Przedłużona kadencja samorządów dobiega końca. Prawdopodobnie w kwietniu mieszkańcy miast, gmin, ale i poszczególnych województw wybiorą nowe rady i sejmiki, ale też w wyborach bezpośrednich wskażą wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Decyzję w sprawie startu w wyborach samorządowych ogłosił w poniedziałkowy poranek Czesław Rękiewicz, aktualny prezydent Suwałk. Aktualny od 2010 roku. Po namysłach, po zastanowieniu. Podjąłam decyzję o starcie w wyborach samorządowych, które jak wiemy odbędą się w kwietniu bieżącego roku, na stanowisko, które już kilkanaście lat pełnię czyli prezydenta miasta Suwałk. Choć obowiązujące prawo przewiduje, że w przypadku takiego stanowiska możliwe są dwie kadencje, to przepis tak stanowiący wszedł w życie zaledwie pięć lat temu i to od tego momentu liczy się maksymalny czas sprawowania funkcji włodarza miasta czy gminy. W moim przypadku pierwszą kadencję mam prawie za sobą, druga kadencja może być wykonana właśnie pod rządami obecnie obowiązujących przepisów prawa. Druga taka przesłanka, przyczyna to dobrze, że nie mam jeszcze wieku emerytalnego. Jeszcze czuję się człowiekiem dość młodym, niewyeksploatowanym, który chce coś uczynić jeszcze dla naszego miasta, dla jego mieszkańców. Jak dodał Rękiewicz chciałby pokierować miastem przez kolejne lata i po ich upływie pozostawić miasto w stanie stabilizacji. W jego ocenie żyjemy w okresie przemian. Kolejny powód wskazany przez włodarza Suwałk to dokończenie rozpoczętych działań, szczególnie tych inwestycyjnych. W ostatnim czasie podjęliśmy szereg ważnych dokumentów y, przyszłościowych, strategicznych, y, które zapewne wpłyną na rozwój naszego miasta i chciałbym teraz sukcesywnie wdrażać te wszystkie postanowienia z tych strategii, które w ostatnim roku zostały przez Radę Miejską przyjęte. Mamy bardzo dużo spraw rozpoczętych w naszym mieście, one są kontynuowane i fajnie byłoby, żebym uczestniczył w przekazaniu trasy wschodniej kompletnej już do użytkowania, żebym uruchomił spalarnię odpadów komunalnych. I być może wewnętrzną Owodnicę Zachodnią. Program rewitalizacyjny też ma szereg działań, które chcemy w najbliższych latach wdrażać. Tych zadań, tych pomysłów na rozwój naszego miasta mamy co niemiara. I chciałbym w nich aktywnie uczestniczyć. To wyborcy zdecydują, czy tak będzie, podkreślił. Jak zauważył, obecna miejska scena polityczna jest dość mocno rozproszona. Dlatego. Chciałbym. Próbować połączyć te wszystkie frakcje, opcje prosamorządowe, które działają dzisiaj w różnych konfiguracjach, Dlatego też tworzę komitet wyborczy razem dla suwałk i zapraszam do współpracy. O czym w mniejszym gr gronie już mówiłem, różne frakcje, różne opcje, różne te e, ciała, które gdzieś funkcjonują w przestrzeni miejskiej. Oczywiście jestem otwarty na współpracę z partiami politycznymi, tylko partie polityczne e, mają to do siebie, że mają swoje priorytety które czasami są gdzieś tam kierowane tutaj na szczebel ten lokalny z góry i pewnie tak będzie w tych najzbliżających się wyborach samorządowych, ale oczywiście tak samo z Prawem i Sprawiedliwością w ostatnim czasie, a wcześniej jeszcze z Platformą Obywatelską, z Koalicją Obywatelską. Ta współpraca jest dla samorządu potrzebna, bo działamy na rzecz mieszkańców tego miasta bez względu na zabarwienie polityczne. Ja jestem apolityczny, do żadnej partii nie należę, chciałbym tę swoją, swoją apolityczność cały czas utrzymywać. To jednak nie wyklucza współdziałania na rzecz lokalnej samorządności.